zdrowia, szczególnie dla normalnych. No wygląda na to, że reakcja lewactwa po wyroku uniewinniającym na Kyle Rittenhouse pokazuje, że komitet centralny i komuniści opanowali całą Amerykę. No niestety taka jest konkluzja. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. Dlaczego zawsze proszę o subskrypcję? No jak widzicie, ludzie subskrybują, a nie za bardzo podchodzi ilość subskrypcji. Pół roku temu miałem 5300, teraz przez pół roku mam 5275 plus minus 5. No teraz pokazuję, że jest 5280. Także wszystko jedno. Słuchajcie, dziękuję za oglądanie. Reakcja pokazuje, że ludzie w ogóle nie mają pojęcia, co się dzieje na ich oczach. No, wyrok był uniewinniający. Tam było pięć oskarżeń, pięć różnych paragrafów prokuratura wyciągnęła. No i każdy z nich był niewinny. Ale co komuniści chcą? No komuniści chcą w zasadzie procesów ludowych. Co to znaczy? No proces ludowy, no to tak jak było za Stalina, za Bieruta, za Mao, za Mao Tse-tunga, za co tam było w Kambodży, Pol Pot, za Castro, no to zawsze było tak, że wychodziło paru tych komisarzy ludowych, no i doprowadzali w zasadzie u ruskich Sowietów, no to strzelali w tył głowy, no i to by był cała rozprawa sądowa. W niektórych krajach udawali troszeczkę, że jest jakaś procedura, no ale co partia kazała, no to lud wykrzykiwał, no szczególnie te 10% tych przekupionych, którzy tam mieli trochę szmalców w tym wszystkim, widzieli jakoś. No i teraz doprowadzono do tego, że w Ameryce tłumaczą ludziom, że tak to ma być. Że tak to ma być. Cała ta teoria, krytyczna teoria raz, do czego się sprowadza? No sprowadza się, że Ameryka, Stany Zjednoczone szczególnie, no Stany Zjednoczone powstały w 1776 roku, 4 lipca jest ten dzień, powiedzmy, niezależności od korony angielskiej, no ale teraz nauczają młodzież, młodych ludzi, no ludzie do 35-4 roku życia, no to wszyscy do tego wieku, no to są napompowani nienawiścią do Ameryki, są napompowani tym, że Ameryka to jest jedna wielka rasistowska, że cała Ameryka zaczęła się w 1619 roku, kiedy przywieziono pierwszych czarnych. Nie trochę wcześniej, kiedy już biali tam biegali, orali, siali, walczyli z Indianami albo wymieniali się tam kukurydzą. Nie. Ameryka się zaczęła, kiedy czarnych przywieziono z Afryki. No nikt się nie pyta, skąd ci czarni się wzięli. No, odpowiedź jest bardzo prosta. W Afryce nieustannie walczyli, no do tej pory walczą. No i ci kacykowie murzyńscy doszli do wniosku, że po co mają zabijać przeciwnika, jak mogą przeciwnika zrobić niewolnika. No i wzięli, sprzedawali ich ze środka Afryki, sprzedawali im ich do Arabów i do Żydów. Żydzi zawozili to na wybrzeże. Anglicy i inni Portugalczycy kupowali ich, przewozili ich na Hispaniolę. Przewozili ich też do Ameryki. No w Anglii szybko zrobiono niewolnictwo nielegalne. W Ameryce też było ograniczenie. Cała Ameryka, zanim powstała, no to cała północna Ameryka, to nie było zapotrzebowania na niewolników, no bo niewolnik wychowany w ciepłym klimacie nie za bardzo się aklimatyzuje tam, gdzie jest śnieg i lód. Wykształcenia też jakiegoś czy tam doświadczenia nie ma, to jedyne, co w czym się sprawdzali, no to na polu, czyli tytoń, jakaś kukurydza, jakaś bawełna, tego rodzaju rzeczy. I było to w ten sposób, że no
kraj się rozwijał tak, jak się rozwijał. Głównie przyjeżdżali biedni ludzie z Europy, Piurytanie, wszelakiego rodzaju mniejszości religijne, które były tam ścigane. Polacy zaczęli przyjeżdżać, no bo też były te wszystkie zabory. No ale ogólnie rzecz biorąc, Europejczycy budowali Amerykę. No a teraz przez ostatnie 40 lat tłumaczą, no i część białych użytecznych idiotów zaczyna powtarzać te brednie, że w zasadzie to wszystko zostało zbudowane na niewolnictwo. No, czy Kościuszko przyjechał budować niewolnictwo, czy Pulaski przyjechał budować niewolnictwo? No na pewno nie, no, ale tak są przekonani. No i teraz komuniści atakują cały system sprawiedliwości, który jest wbudowany w te instytucje amerykańskie, czyli no był prokurator, była policja, był sąd, była rozprawa, były dowody, były spojrzenie na całe te zagadnienie, byli świadkowie i 12 przysięgłych, tak? Tych 12 przysięgłych to jest bardzo ważna sprawa w Ameryce. No, jak ma się obywatelstwo, no to jest się zobowiązanym bycia ławnikiem. To jest można powiedzieć, no nie tyle przymusowe, no ale wysyłają zawiadomienia, tam trzeba się napisać, można przesunąć to trochę, no ale trzeba się stawić. No w 30% no to idzie się na jakąś sprawę, w 70% to na całe nieszczęście to się marnuje cały dzień. Marnuje się cały dzień, bo tam się jedzie, no i w międzyczasie no to jest tam 30-40 rozpraw w danym dniu, no ale na 3 to się nie pojawia, powiedzmy, prokurator, na 3 się nie pojawia adwokat, na 10 to się prokurator dogadał z adwokatem, no i później do sprawy dochodzi tam w jednym, czy w dwóch, czy czterech, no i te 50, czy 70, czy 100 osób po prostu wraca do domu. No ale bardzo często są sytuacje, że ludzie są, no, idą i słuchają, i są wybierani, no i oni decydują. No i w tym wypadku 7 kobiet i 5 mężczyzn zdecydowało, że Kyle Rittenhouse był niewinny. No bo co oni widzieli? No każdy normalny widział, że po prostu banda bandytów, jeden to pederasta, pedofil, molestował chłopców od 5 do 12 lat, został skazany, później był w domu wariatów, później go wypuścili. No dlaczego w Ameryce wypuszczają z domu wariatów? No to jest następna sprawa. ACLU. ACLU to jest American Civil Liberty Union, czyli Unia Wolności Obywatelskich, Amerykańska Unia Wolności Obywatelskich. No i to oryginalna organizacja to była żydowska, która zwalczała wszystkie zniesławienia. Oni w latach 50. no to oni walczyli w imię wolności konstytucyjnej dla hitlerowców, dla faszystów amerykańskich, do prawo dochodzenia po ulicach amerykańskich. To jest to, co oni bronili. Dzisiaj no to w zasadzie ACLU, no to jest ramię partii komunistycznej, ramię partii demokratów. I co oni zrobili? Oni w latach 1970-80 doprowadzili do zamknięcia, do zlikwidowania domu wariatów. No dlaczego? No bo w domach wariatów, no to jak we wszystkich instytucjach, 5-10% jest sytuacji, że są nadużycia. Są nadużycia, no ale 95% no to jest dobrej sprawy, tak? Tak jak wśród księży. 95% czy 99% księży, no to są normalni ludzie z powołaniem, a te 1% rozwala całą grupę. No i tak samo te 5% tych wypadków, przypuszczalnie oglądaliście ten film Lot nad kukułczym gniazdem który to był ten aktor, no jakoś wyskoczyło mi z głowy, no to właśnie Lot nad kukułczym gniazdem, no to jest takim podsumowaniem tego wszystkiego, jak Hollywood sobie wyobrażał domy dla psychicznie chorych. No i od tego czasu
nie można zatrzymać nikogo bez jego zezwolenia. No tak, także to jeden z tych ludzi, którzy chciał zabić Kyla Rittenhouse'a, no to właśnie on tam był. No Kyle Rittenhouse, dlaczego on tam się pojawił? No bo w Kenosha, w tym Wisconsin, dzień wcześniej całe dzielnice były spalane, plądrowane, szabrowane i tak dalej, i tak dalej. No i on tam, jego ojciec mieszkał w Kenosha. No oczywiście komuniści, no to mówili, że on to jest podróżujący terrorysta, że przyjechał z drugiego stanu. No tak, on również mieszkał, czy przebywał po drugiej stronie rzeki, której jest drugi stan, także faktycznie przekroczył linię stanową, ale to było powiedzmy 5 minut drogi. I to te same łachudry dziennikarskie, które nie mają problemu z przekraczaniem granicy, 1,5 miliona ludzi z południowej Ameryki przekroczyło granicę do Ameryki, oni nie mają problemu, no to tutaj podkreślają, że on przejechał 5 minut. No i tych 12 ta ława 12 przysięgłych prawidłowo doszło do wniosku. Nie przerazili się. No to jest wtedy smutne jest to, co będzie z ich życiem, bo oni będą po prostu gnębieni. Przypuszczalnie część z nich będzie musiała się przeprowadzić, część z nich będzie nękana, no nie wiadomo przez jak długo, no ale to jest wyrok i decyzja ławy przysięgłych. No w Ameryce tak jest, ława przysięgłych ma dużo do powiedzenia. No sędzia oczywiście informuje, co można, co nie można, na co trzeba zwracać uwagę, na co nie można zwracać uwagę, no ale później wychodzi taki Biden, kukiełka wybrana przez komunistów tylko dlatego, żeby zlikwidować drugą kadencję Trumpa. On ciągle czyta z komputera, z monitora komputera. Teraz ostatnio tak czytał wszystko, no to też przeczytał koniec akapitu, no bo tak mu napisali coś, koniec akapitu i normalnie w tych kwadratowych nawiasach to znaczy, że jest część druga, no ale tego się nie czyta. No niestety kukiełka czyta wszystko tak, jak ma podane. No to on rok temu, no to nazywał go białym terrorystą, nazywał go, że należy do grupy białej dominacji i tak dalej, cokolwiek mógł obrazić, no to obraził. I teraz po wyroku również dał plamę, no bo Biden wyszedł i powiedział, że trzeba uszanować wyrok, no ale on sam osobiście się czuje wściekły, no i że ktoś musi spojrzeć na to jeszcze raz. No, jak można spojrzeć na wyrok jeszcze raz? No, ale są politycy socjalistyczni, między innymi przewodniczący Komisji Sprawiedliwości w Izbie Reprezentantów. To jest po prostu nieprawdopodobne. Ten przewodniczący Gerald Nadler w tej swojej pustce intelektualnej doradzał mu profesor z Harvardu. Harvard, no to jest, jeżeli oglądaliście film Love Story, no to właśnie Love Story dzieje się na Harvardzie. To jest jedna z najstarszych uczelni. Była założona przez protestantów tam właśnie w 1630 latach. No to właśnie jeden z tych profesorków bardzo lewackich. Na Harvard to ta komunistyczna świnia Michnik kiedyś przyjechał, no i miał wykład na 25-lecie całego tego szabru komunistycznych świn w Magdalence. No to jest właśnie tego rodzaju uniwersytet. Tam jest bardzo duża wydział slawistyki, tam sporo Polaków trafiało. No teraz nie wiem, jak oni działają, no ale też właśnie to są te tematy. No jeden z tych profesorów z Harvardu, łącznie z
tym przewodniczącym Komisji do Spraw Sprawiedliwości, oni doszli do wniosku kretyńsko, że musi być druga rozprawa. No, jak się nie udało tak, no to trzeba znaleźć haka, no i trzeba go skazać pod konto sprawiedliwości społecznej, tak? Że prawa obywatelskie były naruszone, no i trzeba go wziąć i skazać. Jak nie kijem go, to pałką, tak? Stalin mówił, znajdźcie mi człowieka, to znajdziemy paragraf. No i teraz szef Komisji Sprawiedliwości z Kongresu mówi, znajdziemy haka na obywatela. Profesorek z Harvardu mówi to samo. Będziemy oskarżali i ścigali, aż go upieprzymy. No to jest straszne. 2021, ludzie na poziomie, ludzie, którzy powinni być na poziomie, no być takimi prawnymi kretynami, no to jest po prostu nie do uwierzenia. Ale co to pokazuje? Co cały ta reakcja pokazuje? No, pokazuje to, że lewactwo nawołuje po prostu do rozrób, do bicia, do bijatyki, do siłowego, do rewolucji. No bo to trzeba powiedzieć, że to jest rewolucja. To jest coś, co Sowieci zrobili w 1917 roku. To jest to, na Kubie to się stało, to samo w Polsce. No w Polsce no to przywieźli na furmankach i czołgach do Lublina, no ale później no to też był terror. Też był terror, no tyle tylko, że już zrobili milicję. No w Ameryce tego nie będzie, bo w Ameryce ludzie kupują broń na potęgę, mają od groma broni, także coś takiego się nie stanie. No i zostaje jedynie polityka, no i wybory. Także że żyjemy w dziwnych czasach. Lewactwo pokazuje swoją obrzydłą mordę, no i trzeba im się wpatrywać, trzeba się w nich patrywać, słuchać, co oni mówią, no i wyciągać prawidłowe wnioski i głosować. 2022 wybory międzyprezydenckie, 2024 wybory prezydenckie. No nie można doprowadzić, żeby banda komunistów, banda nienormalnych opanowała Amerykę. No a to szło w tym kierunku. No jeżeli Biden mówił jakiś czas temu, że on się modli za prawidłowy wyrok, czyli skazujący po linii sądu ludowego, no to coś jest nie tak. Jeżeli Waters, no to taka czarna czarownica z Kalifornii, ona ma chyba już ze 160 lat, no to ona nawoływała ludzi, żeby wszystkich tych polityków republikańskich, jak zobaczą ich czy na stacji benzynowej, czy w restauracji, po prostu przychodzili i mordę na nich piłowali. No i później do tego dochodzi. W San Francisco doszło do tego, że banda 20-30 osób zmawia się, wpada do sklepów z młotkami, rozwala wszystko i kradnie. Dlaczego? No bo w Kalifornii kradzież do $1000 no to nie jest sprawa kryminalna, tylko to jest przewinienie. No i tak doprowadzili. Ludzie, którzy głosowali na nienormalnych, mają to, co mają. Także lewactwo naprawdę chce jednopartyjnego terroru politycznego, no i pcha w tym kierunku. Zdrowia dla normalnych, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Polecasz, dziękuję, jeszcze bardziej nie subskrybujesz. Tu jest strzałeczka do subskrypcji, dzwoneczek dzyń o codziennych powiadomieniach. I do następnego, codziennego, czasami zdemonetyzowanego filmiku. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. No, gdziekolwiek mieszkacie, na jakimkolwiek kontynencie na świecie, głosujcie na konserwatystów, głosujcie na normalnych. No, mniejsze zło, czasami wybrać trzeba mniejsze zło. Zawsze głosujcie na kogoś. Nie zostawajcie w domu. Przekaz dla socjalistów. Widzicie, co się dzieje. Mam nadzieję, że obserwujecie swojego prezydenta, jeżeli go wybraliście. No i że się wstydzicie. Mam nadzieję, że się wstydzicie. Najwyższy czas zmienić swoją przynależność partyjną. Zacznijcie myśleć normalnie, tak? Normalnie,
konserwatyzm pokazuje, że to jest normalnie, komunizm pokazuje, że zawsze przynosi za sobą potężne zniszczenia. Zdrowia dla normalnych.